sugestii dotyczących tego, czego powinny dotyczyć pytania. Dwoma względami, a jednocześnie całą winę zrzucić na obecnego pana senatora Czarnobaja, bo to on izolacja od wyborców i zamykanie się w wieży z kości słoniowej. Dlatego ile możemy, tyle jeździmy, nie tylko ja, ale jak mi mówił pan burmistrz, to chyba ostatnim marszałkiem, który tu był przede mną, to był marszałek Göring podobno, ale nie jestem może z tego tytułu szczególnie dumny. Natomiast jestem dumny, że udało nam się to wszystko zaaranżować, a musicie, żeby wam uświadomić, że nie próżnujemy. Jeżeli podatnicy, wyborcy obdarzyli nas mandatami, to staramy się pracować na tyle, na ile siły starczy. To powiem wam tylko, że jeszcze w niedzielę byliśmy w Chicago, przylatywaliśmy, gdzie było spotkanie z Polonią. W poniedziałek miałem wykład dla intelektualistów niemieckich w Berlinie, żeby ich namówić, żeby w końcu Ukraińcom te leopardy dali, co czekają na parkingu. Wczoraj cały Boży Dzień w Warszawie, spotkanie z kilkoma ambasadorami, będziemy w Sztumie i w Kwidzynie. Także staramy się udowodnić, że służymy tak, jak możemy. Bo jak ktoś przychodzi z medycyny, tak jak ja, to dla niego jest oczywiste, że polityk jest od tego, aby służyć ludziom, a nie ludzie od tego, aby służyć politykom. Jest trudna sytuacja. Wojna, inflacja, no wszystko to, co PiS mówi, że to nie są oni temu winni. To te wszystkie spółki, szczególnie energetyczne, mają największe zyski w historii. A przecież jednym z przesłań było tak, tworzymy własne przedsiębiorstwa państwowe po to, żeby mieć kontrolę. Czyli kontrola polega na tym, że mamy jedne z najwyższych stóp procentowych na kredytach i jeszcze to będzie rosło. Mamy jedną z najwyższych inflacji i najwyższe zyski spółek państwowych. No, tak się prowadzi państwo. Jest takie państwo, które 10 lat się tak bawiło, nazywa się Grecja, a Grecja dzisiaj ma jeden z lepszych wskaźników budżetowych w Europie, ale kiedy 10 lat prowadzili taką politykę, którą się prowadzi teraz w Polsce, to później, żeby dojść do wszystkiego, to mówię tu o osobach w moim wieku i w państwa wieku, wszystkim obniżono o 25% emerytury. Bo to jest tak, że jak się w rodzinie prowadzi źle rodzinę, to co się później robi? No, tworzą się problemy. W związku z tym, jeżeli tak się prowadzi, że się maksymalnie zbiera do siebie, a między innymi inflacja to jest ukryty podatek, proszę pamiętać, to nie jest coś, co nie wypływa z naszej kieszeni. Przy obecnej inflacji dwie pensje każdemu z nas znikają. Mówię o emeryturach na poziomie 3000, to łatwo sobie policzyć, co to jest. Dwie emerytury mniej. Dlatego też nadmierne oprocentowanie nadmiernych zysków, jak to ta krążąca gdzieś tam. No, po co tak komplikować? No przecież jeżeli ja jestem właścicielem, a państwo jest właścicielem, to chyba mam wpływ na marżę. Jeżeli jestem właścicielem banków, no to chyba mam wpływ na to, jaką politykę finansową mój bank będzie prowadził i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Obajtek sprzedał część. To jest inny skandal. To już w ogóle inny skandal, ale jest to... Jest na tym, że będzie miał pretensje, że... No to teraz jeszcze się... Około 300 miliardów, no różnie tam szacują, 250-300 miliardów jest poza budżetem, o którym dysponują tam określone czynniki. Mówią tak, możecie to sobie kontrolować, ale po wydatkach. I jest drugi taki kraj, który nazywa się Malta. Jesteśmy w ścisłej czołówce z Maltą. Prowadzenia dwóch budżetów poza budżetem. I znowu wracam do rodziny. Wiecie państwo, czym się kończy życie w rodzinie, porządek, gospodarność, kiedy ojciec tej rodziny wydaje na boku 60% pieniędzy, o których nie wie żona. To zawsze się źle skończy. I tak samo będzie niestety z naszą kochaną ojczyzną.
No mamy w tym tradycję, bo jedz, pij, za króla Sasa, jedz, pij, popuszczaj pasa. Skończyło się za jakiś czas rozbieranie. Hulaj dusza, piekła nie ma. To jest rzeczywiście problem, który w nas uderzy. Wiecie Państwo, zagadka. Do jakiej sumy jest zadłużony, najbardziej zadłużony szpital w Polsce? Jak Państwo myślicie? Rzućcie jakąś kwotę. No i jaka kwota? Nie jest Matka Polka. Matka Polka nie jest liderem. 50 milionów. 50 milionów. To młody optymista. Ponad miliard. A 15 najbardziej zadłużony szpital w Polsce, to są wszystko duże, ważne szpitale. 160 milionów. To jest bankructwo. To nie chodzi. Ja nie będę wchodził w temat służby zdrowia, tak rzuciłem to tylko jako dygresję, bo ten system, no to o nim długo mogę opowiadać, jeżeli Państwo będą chcieli, to powiem, ale to są sytuacje nienormalne. Proszę następne pytanie. Pani bardzo. Oceny nawozów. Może bym coś Pan powie na temat rolnictwa. Wie Pan, że tu jest dobry teren rolniczy. Dobrze. No, jest tu nasz specjalista z PSL-u, ale trzeba powiedzieć, że my mamy prawdziwego rolnika w PSL-u, pana senatora Bobera, tu spod Grudziądza, który no, tym rolnictwem wie wszystko. Produkcja nawozów to jest gaz. Potrzeba mnóstwo gazu. Przecież Anvil i inne firmy ograniczały już produkcję, bo stawała się ona nieopłacalna. Żeby była opłacalna, należałoby podnieść ceny nawozów. Jeżeli rolnicy jakimś cudem te nawozy kupią, no to sobie to odbiją w cenie tego, co sprzedają. Czy zboża, no, czy jeśli idzie o paszę, no, podobnie jeśli idzie o żywce. Finalnie, jak zwykle, trafia to do zwykłego podatnika pod postacią podwyżek cen żywności, bo oficjalnie inflacja jest 17,2%, chociaż tak naprawdę trzeba do tego dodać jeszcze 5,3%, bo ona jest liczona od września, tam, kiedy tamtego roku przed wojną, kiedy już była 5,3%, czyli razem jest 20 parę. No, myślę, że panie mogą powiedzieć, że jak idziemy do, jak patrzymy na inflację dotyczącą produktów codziennego spożycia czy użytku, to ona jest jeszcze większa. I to jest takie, no państwo to jest mnóstwo trybików, mniejszych, większych, ważniejszych, naciskiem Sowietów. Powstaje pytanie, kto na nich naciska, że oni odrzucają drugi plan Marshalla. To jest działanie, nie waham się tego powiedzieć, przeciwko polskiej racji stanu. Te pieniądze, likwidacja tych wszystkich nie wiadomo po co istniejących instytutów, skromność władzy. Kancelaria Tuska kosztowała 250 milionów, kancelaria Morawieckiego 1,4 miliarda bodajże, czy 1,6 miliarda. Nie ma podstaw, żeby to tak rozbudowywać. Trzeba być skromnym. W Senacie zagłosowaliśmy przeciwko podwyżkom dla polityków z jednego prostego powodu. Polityk jest od tego, żeby najpierw podnieść pensje i dochody obywatelowi, a dopiero potem są. No? I tylko to nie każdy rozumie. Ja boję się, że on się A niech się pani nie obawia. Proszę słuchać tego, co mówi premier Tusk. Moja żona też już jest emerytką. I nie powiem, no, jaką emeryturę, bo trochę może byłby wstyd. Ale mimo, że była lekarzem, okulistą przez wiele lat. Natomiast nie, emeryci, wie pani, o poziomie cywilizacyjnym państwa świadczy opieka nad najsłabszymi. Nad dziećmi, co jest zapisane w Konstytucji, a różnie się z tym dzieje. Nad tymi, nad ubogimi
nad emerytami, którzy przecież pracowali na rzecz tego państwa. To my się zrzucamy wszyscy na produkt krajowy brutto. Nie rządzący 54 tysięcy ludzi, którą potrzebujemy. Jest taka strona okw.org.pl, czyli Obywatelska Kontrola Wyborów, i tam się można rejestrować. I zachęcam, żeby nie patrzeć tylko po sąsiadach, że to nie moja sprawa, tylko samemu się trochę zaangażować. A to jest raptem jeden dzień, ma pan rację, że oni mają tyle grzechów na sumieniu, że zrobią wszystko, żeby tych wyborów no, w uczciwej walce, czy w nieuczciwej walce nie przegrać. I to jest absolutnie fundamentalne zadanie. No, jesteśmy tego świadomi, zrobimy co w naszej mocy, ale powtarzam, to nie tylko na górze, tam na dole też. To jest sprawa nas wszystkich. Ponieważ to narody wykuwają swój los. Przykład był referendum w Szwajcarii. W czasach prosperity, parę lat temu, Szwajcarzy ogłosili, że dadzą tak zwaną pensję obywatelską, czyli 10 tysięcy franków dla każdego obywatela Szwajcarii za to, że jest Szwajcarem. Tyle, że w Szwajcarii wszystko się odbywa w referendach i urządzono oczywiście referendum. W Polsce to by pewnie 110% głosowało, że dać. Nie? A tymczasem w Szwajcarii się okazało, że większość powiedziała, że nie. Że to jest deprawujące, to oducza szacunku dla pracy, to jest złe dla ekonomii. Dziękują, nie skorzystają. I tyle. Zabieru to jak w tramwaju, że połowa siedziała, połowa wisiała. Za Gomułki, bo jak w autobusie, że Gomułka prowadził autobus, a wszyscy się trzęśli. Za Gierka, bo jak w samolocie, trochę luksusu, ale wszystkim chciało się żygać. Natomiast ja mam wrażenie, że za PiS-u może nie jest tak jak za Bieruta, ale jest tak jak za Gomułki. Natomiast my chcielibyśmy, żeby jak na statku, że można było płynąć prosto, bez żadnych zakrętów i żebyśmy byli wolni. To tyle, dziękuję. Bez grupy 51, a teraz już w zasadzie 53 senatorów, dla których pojęcie demokracji nie brzmi abstrakcyjnie, dla których pojęcie praworządności jest poważnym słowem, poszanowanie mniejszości, poszanowanie człowieka. Pan co ładne takie sentencje wypowiadał, ja na to życzę, to było na przykład na temat pana Gierka, którego